Cześć kochani, jedzie po drugiej stronie, dlatego że jak widzicie, bohaterem dzisiejszego filmiku jest moja toaletka, nazwijmy to tak, czyli biurko, na którym się maluję, może nie którym, tylko przy którym się maluję, na którym znajdują się moje kosmetyki. Myślę, że to jest cały zbiór. Chyba tak, myślę, że tak, chyba że jak tam brakuje, to jakiejś drobnej części, przede wszystkim szminek, które są w mojej torebce. A tak myślę, że to jest wszystko. Oczywiście ja mówię o części kolorówkowej. No i jak widzicie, no jest tutaj tego trochę, jest troszeczkę tak na wierzchu to wszystko wyciągnięte, ze względu na to, że ja się maluję codziennie. Maluję też czasami jakieś inne osoby i dla mnie to jest po prostu wygodne. Oczywiście kurzy się to niemiłosiernie, więc trzeba częściej sprzątać, ale dla mnie to jest takie wygodne i myślę takie podręczne przede wszystkim. I wiecie co, tak troszeczkę marzy mi się taki biały regał z Ikei, on jest właśnie z szufladkami, który mogłabym postawić koło biurka, no i wtedy posegregować jakoś te wszystkie rzeczy, ale póki co, póki nie mam, to po prostu muszę zrobić jakiś pożytek z tego, co właśnie posiadam, tak więc też tak zrobiłam. To biurko już widziałyście kilka razy, dwa, może trzy, albo dwa, albo... No, w każdym razie widziałyście, bo już nie pamiętam. Ostatnio, kiedy Wam pokazywałam, jak trzymam swoje kosmetyki, to właśnie i było biurko, i też była półka w łazience. Dlaczego się przeniosłam? Dlatego, że no właśnie, malowałam siebie, malowałam też inne osoby. I kiedy to robiłam, to najczęściej brałam pudełeczko, takie jak się znajduje tutaj, i kładłam wszystkie kosmetyki, które są mi potrzebne, od podkładów po cienie, po pędzle i tak dalej. I tak latałam po prostu do kuchni, bo tam było dobre światło, bądź też tutaj. Także to było takie nieporęczne, myślę, że w ogóle niepraktyczne, i mimo tego, że nie lubię malować się przy biurku, ogólnie ja wolę stać, to jakoś tak się, wiecie, zmobilizowałam w sobie, przeniosłam to wszystko tutaj i właśnie też tutaj się maluję i maluję też inne osoby, bo jest dość fajne światło i myślę, że to jest bardziej odpowiednie niż łazienka. No bo niestety tam światło jest, jakie jest. W każdym razie tak to się prezentuje z zewnątrz. Tutaj oczywiście są raz, dwa, trzy szuflady jeszcze do dołu, które Wam pokażę, tak szybciutko przez to przelecimy, bo wiadomo, że troszeczkę więcej jest tych kosmetyków, może innych niż były kiedyś, kiedy Wam pokazywałam. No ale chciałyście, bardzo mnie prosiłyście, jak pokazywałam Wam zdjęcie, że właśnie to jest moje centrum dowodzenia, to bardzo dużo pytań się pojawiło, czy nie zrobię taki filmik. Ja myślę, że też lubicie po prostu patrzeć, oglądać, co tam dana vlogerka, czy dana dziewczyna ma, jaki zbiór, jak to się wszystko prezentuje, jak to się ma. Także ja Wam postanowiłam taki filmik nagrać. No i co, moi drodzy, zabieramy się do zbliżeń i tak troszeczkę, ale przede wszystkim szybciutko Wam opowiem, co tam się znajduje po kolei na tym moim biurku, na tym moim centrum dowodzenia. No i co, robimy zbliżenie. Dobrze, zaczniemy od prawej strony i z prawej strony znajduje się coś, w czym ja trzymam pędzelki. Ja tą rzecz kupiłam w Biedronce za chyba 9,90, tam były przeróżne kształty i ja to właśnie spożytkowałam na trzymanie moich pędzli. I wszystkie sobie je pogrupowałam w zależności od tego, jak je używam, do czego, i tak one tutaj są. W pierwszej części, tutaj po prawej stronie, są pędzelki, które używam do brwi, do ust, jakieś takie malutkie, precyzyjne, do wewnętrznych kącików, gdzieś tam do nałożenia jakiegoś takiego cienia, kiedy chcę po prostu, żeby to było precyzyjnie. Też produkty, pędzelki do linerów, takie właśnie cieńsze, po prostu taka grupka pędzelków, jakiś taki, wiecie, do różnego typu rzeczy. Następnie tutaj ta ta część, to są pędzelki płaskie, syntetyczne, bądź też naturalne, obojętnie, właśnie takie płaskie, którymi nakładam jeden jasny albo też ciemny cień na całą powiekę. Następnie grupa tutaj tych okrągłych pędzelków, czyli takich pędzelków do blendowania. Tutaj też jest taka malutka kuleczka od Hani i ona też mi służy i do górnej, i do dolnej powieki, w zależności po prostu do czego tam potrzebuję, ale tutaj w większej ilości są pędzelki takie do rozcierania, do blendowania. No i ostatnia tutaj rubryka to są pędzelki do korektorów przede wszystkim. Myślę, że tak w większej części są to pędzelki do korektorów. Tam w środku są pędzelki wszystkie moje... Boże, patrzę poza kamerę, przepraszam Was, macham paluchem. Tam są pędzelki po prostu wszystkie do podkładów Hakuro, jakiś tam Elfa, ten skunksi tutaj z Lenki, także takie po prostu przeróżne. Ta tutaj szklaneczka, którą widzicie, to są pędzelki do pudrów. Tam dalej widzicie, znajduje się moje lusterko, które akurat teraz padło, bo tam stoi kamerka z tyłu i statyw trzyma mi to
to lusterko, tak wiecie, żeby fajnie stało. Tutaj to srebrne coś, to ja mam tutaj różne spinki, wsuwki i tak dalej, jakieś takie rzeczy, które mogą się przydać. Białe pudełko, na którym stoi lusterko, jest puste, po prostu służy mi jako coś do podtrzymania tego lusterka, muszę sobie kupić takie stojące, okrągłe. No i tutaj w rogu z lewej strony są moje paletki. Wszystkie paletki takie większe, Inglot W7, paletka z Lenki. Tutaj widzicie, to jest paletka magnetyczna Skobo i niestety 5 cieni tak wolno jest położonych, że tak powiem, bo no niestety brak jakiejś paletki, muszę sobie kupić. Tam są paletki też z Catrice, z czego? Z Oriflame chyba, ze Slika, no przeróżne. Także takie też pod ręką, żebym jak się na jakiś makijaż zdecyduję, to żebym po prostu je miała. Także tutaj macie ten prawy kąt, czyli pędzelki, lusterko i paletki. Przechodzimy dalej. Ten kąt już jest bardziej rozległy, więcej też rzeczy znajduje. Tam w ogóle do góry jest moja kamera lustrzanka Canon 700D, jakby ktoś pytał, z tym podstawowym obiektywem. I teraz tak, i tutaj te dwie szklaneczki, które tutaj są z przodu, to są taki zbiór przeróżnych rzeczy, czyli pensetki, tutaj są moje gąbeczki do makijażu, tutaj są jakieś waciki, widzicie, tutaj z tyłu są te dwa produkty, to są produkty do brwi, tutaj są też zalotki, tutaj na środku to coś, to są perfumy Volare z Oriflame. Z tyłu jest tutaj koszyczek, który jest koszyczkiem podkładowym, czyli wszystkie moje podkłady zebrane w jednym miejscu, no trochę tego jest, ale używam, staram się używać różnorodnych, żeby po prostu je zużywać. Tutaj na wprost widzicie też pędzelki. To są pędzelki do konturowania, do rozświetlaczy, do po prostu bronzerów, do różów. Tutaj się wszystko znajduje. Tam z tyłu za tymi pędzelkami jest taki śmieszny kartonik z gum, który wzięłam ze sklepu. O tym mi tutaj z tyłu chodzi. I tutaj na górze zaparkowane są rzęsy i dwie bazy z Inglota, a pod spodem tam w tej drugiej szufladce są płyny do demakijażu. Jak na przykład maluję kogoś i nakładam ciemne cienie, nie nakładam podkładu, to później sobie przemywam twarz, żeby ją po prostu odtłuścić. Dalej z tyłu koszyczek żółty. W koszyczku żółtym znajdują się pierdółki, czyli jakaś maść z witaminą A, krem do rąk, ta emulsja rozświetlająca z Oriflame. Widzę, że tutaj jest odżywka z Eveline, także takie coś, co mi się przydaje na co dzień, można powiedzieć, a nie ma swojego miejsca. Tam też z tyłu stoją dwa body lotiony, czyli produkty do ciała z Playboya i chyba z Avonu. Dostałam ostatnio od jednej z Was. I tutaj ostatnie pudełeczko, które widzicie, to jest pudełeczko z moimi szminkami. Tutaj z tyłu te, które widać tutaj, to są szminki kolorowe i tutaj w środku jest koszyk i tam są szminki nudziakowe. No i tak, moi drodzy, tak naprawdę ta strona też już jest załatwiona. Z tyłu też obok kamerki znajduje się takie góra od po prostu pudełka od butów. Ja w tym sobie kładę, jak się maluję rano, żeby po prostu Marcina nie budzić i Aleksa, to tam sobie kładę wszystkie rzeczy, którymi będę się malowała i w tym biorę je sobie do łazienki. Tak po prostu, żeby było mi poręczniej. No i co, moi drodzy, schodzimy piętro niżej. I dobra, i tutaj ta to piętro, to tutaj tak po prawej stronie jest projekt Denko. Tutaj dalej jest, są produkty, które muszę, chcę dla Was przetestować, czyli w tym momencie Catrice, Delia i kosmetyki z kosmetykomanii. Tutaj dalej mam wszelkiego rodzaju próbki, nie wiem, kremów, jakichś maseczek, jakichś takich szamponów i różnych innych rzeczy. A tutaj w tym koszyczku znajdują się moje wszystkie lakiery. Moi drodzy, to nie jest filmik, żeby Wam pokazywać cały zbiór kosmetyczny, tylko mniej więcej jak te moje kosmetyki mieszkają. Jeśli miałobyście ochotę, nie wiem co, zajrzeć do moich szminek, czy nie wiem, do moich podkładów, jak ja te podkłady mam, no to dajcie znać, ja Wam taki filmik wtedy nagram, bo teraz po prostu byłoby to za długo, ja chciałam Wam pokazać, jak mniej więcej to wszystko się teraz mieści. I co, tutaj w tej wielkiej dziurze, gdzie powinno się trzymać nogi, jest poduszka mojego psa, Frankiego, który powinien tam spać teoretycznie, ale niestety w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. I moi drodzy, przechodzimy do szuflad. No i tak, moi drodzy, szuflada numer jeden wygląda tak, czyli w sumie trzy koszyczki, jedno pudełeczko. Tutaj są wszystkie moje pojedyncze cienie. No trochę tego jest, ale myślę, że nie ma jakoś bardzo dużo. Takie, które sobie zostawiłam i z których korzystam, staram się przynajmniej korzystać. To drugie pudełeczko, raczej koszyczek, to tutaj się znajduje produkt do brwi. Jeden, drugi i tutaj są wszystkie moje korektory. Kolejne
koszyczek to są tusze do rzęs. Tutaj z boku jest klej i dwie bazy pod cienie. A tutaj w tym ostatnim pudełeczku, które tak bardzo, bardzo malutko widać, są moje wszystkie linery, i których jest bardzo, bardzo mało, i kredki do oczu, od ciemnych po jakieś tam jasne. Także tak, moi drodzy, to wygląda. Tam z tyłu widzicie jakieś tam papierki czy różne rzeczy. Ja to po prostu chciałam zablokować, żeby to dalej po prostu żeby te koszyczki mi nie latały po całej szufladzie. I tam jakieś są chyba gwarancje od kamery czy od czegoś i chyba i jakieś jeszcze pudełeczko, żeby po prostu mi to wszystko się nie przesuwało. I tak, moi drodzy, szuflada numer 2 to, jak widzicie, produkty pudrowe przede wszystkim. I tutaj się znajdują wszystkie moje bronzery, róże, rozświetlacze, jakieś takie przeróżne mozaiki do twarzy, do po prostu konturowania, ocieplania i opalania mojej buzi. W tym koszyczku tutaj żółtym znajdują się wszystkie moje pudry, które mam na dzień dzisiejszy, czyli jak widzicie Kryolan, Ingrid, jakieś PS, Vipera. Tutaj mam chyba Marizę, puder ryżowy, także cały zbiór, który posiadam. I z boku to, co widzicie, to są dwa takie jakby etui od tych pędzelków rzekomo Real Techniques z chińskich stron, czyli tych podróbek. Także, moi drodzy, tak się prezentuje szuflada numer 2. I, moi drodzy, szuflada numer 3 to są rzeczy, które są do zużycia. Jak widzicie, trochę tego tutaj mam, ale to są właśnie rzeczy z Oriflame, które dostaję za dostawę, żeby po prostu nie płacić. Ja sobie wybieram jakieś kosmetyki bądź też produkty, które dostałam, a których nie używam. Także jest tego tutaj troszkę. W sumie tutaj jest, jak widzicie, to BB, to jest pudełko. Czasami też zostawiam sobie pudełka, jak będę robić dla Was jakąś recenzję, czy też będę mówiła o danym produkcie, no to wolę też mieć coś więcej o nim napisane, co tam producent obiecuje. Także czasami sobie zostawiam. Ale tutaj w większości właśnie są rzeczy, które są do zużycia. Tutaj na przykład jest emulsja jedna i druga, znaczy żel taki do mycia twarzy. Tutaj jest taka pianka też do mycia twarzy. Tutaj jest jakiś eliksir wyszupający, którego akurat ja używać nie będę, ale też nie chcę komuś dawać, żeby ktoś sobie nie pomyślał, o, za gruba sam nie masz, mam się odchudzać czy coś. Wiecie, broń Boże, nie lubię dawać takich prezentów. Tam jest też samoopalacz z Daxa w piance. No ja też samoopalacza nie używam. W sumie on jest nieużywany, nowy, nieotwierany, no ale też nie mam komu go dać. Farba do włosów, którą ja już używać nie będę, ale kupiłam, pamiętacie, właśnie w dużej promocji na jakiejś stronie dwie i jedną farbowałam, a drugą już nie, bo farbuję włosy u fryzjera, jak wiecie, i dam ją mojej babci, tylko moja babcia teraz ma jakiś problem z włosami, więc na razie sobie leży u mnie. No i tam jest jakiś też produkt, widzicie, tutaj do opalania, tutaj też jakieś takie chyba do golenia coś, takie przeróżne pierdółki po prostu, które należałoby zużyć, także muszę się zabrać, ale powolutku, powolutku wszystko. I tak, moi drodzy, to była szuflada numer 3. No i tak, moi drodzy, wszystko mniej więcej wygląda w ten sposób, tak wszystko poukładane, posegregowane. Jak na razie jest mi poręcznie, jak na razie jest mi wygodnie, jak na razie mi to wszystko pasuje, ale bardzo często tu przemeblowuję. Ostatnio tak naprawdę lusterko było tutaj, gdzie mamy paletki i podkłady, tak na środku, z tyłu właśnie był statyw z kamerką. Tyle, że po prostu jak nagrywałam coś, to wszystko było z tyłu widać. Czasami jak Marcin spał czy pies, to takie było, wiecie, nieprofesjonalne z mojej strony. Chociaż ja bym chciała, żebyście wyczuły się u mnie jak u siebie w domu, jak po prostu u dobrej koleżanki, więc tło takie domowe czy domownice na pewno zostaną ze mną, to się na pewno nie zmieni, ale w każdym razie jeśli chodzi o przemeblowanie, to bardzo często, już wczoraj wieczorem 22, ja właśnie sobie tak układałam, bardzo lubię tak układać, zaglądać do tych moich kosmetyków, przebierać, co mi niepotrzebne, to albo SMS, albo wyrzucać, albo po prostu się komuś to oddawać, także na pewno zmiany tutaj będą, na pewno to nie zostanie tak, jak jest teraz, ale wczoraj zmienione i tak myślę, że na razie pozostanie na jakąś tam chwilę. Także, moi drodzy, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, tak jak Wam mówiłam, jeśli chciałybyście zajrzeć głębiej, czy w moje paletki, które posiadam do twarzy, bym Wam o nich troszeczkę opowiedziała, czy produkty do ust, bądź też podkłady, no to dajcie znać, taki filmik dla Was nagram, jeśli macie oczywiście ochotę zajrzeć na taki filmik, to dajcie mi tutaj znać na dole w komentarzach. I co? Liczę na kciuki w górę za mój porządek. Przede wszystkim na toaletce, tak zwanej pseudotoaletce. I ja się z Wami żegnam, przesyłam Wam moc buziaków. Trzymajcie się ciepło i pa!